Dzień dobry moi drodzy. Oczywiście, oczywiście nie będę milczeć w tym trudnym czasie. Ja chcę wyrazić moją opinię. Jestem troszkę zaskoczona, lekko mówiąc, czytając komentarze. Piszecie różne rzeczy. I przede wszystkim chciałabym, żebyście zwracali uwagę na datę publikacji. Zeszły odcinek, gdzie powiedziałam, że na powyspie krymskim panuje cisza i spokój. Nagrywałam tydzień temu, czyli 17 czy 18, dzisiaj mamy 25, tak, tydzień temu, tamten odcinek. Opublikowałam odcinek 23, w dzień, kiedy nikt, żadna osoba, nawet nie mogła się domyślić, mówię o normalnych ludziach, tak, że coś się stanie jutro. I teraz też nie będę kłamała, że. Może cisza i panuje, ale spokoju na pewno nikt nie ma. Urodziłam się na Krymie. Zawsze o tym powtarzam. Chodziłam tu do przedszkola, do szkoły. Mam tutaj przyjaciół, mam tutaj rodziny, mam tutaj dzieci. Czy kiedyś zwracaliście uwagę na to, jakie ja mam nazwisko? Podobnie jak wiele rodzin krymskich, mam krewnych na Ukrainie i mam dużo przyjaciół Ukraińców. I ja mam ból za to, że na Ukrainie ponad 8 lat trwa wojna, i nikt o tym nie mówi na poważnym takim poziomie, i nie może tego zatrzymać, bo tam codziennie, codziennie to nie jakieś tam bajki codziennie giną dzieci. W moich odcinkach zawsze słyszycie tylko ja, bo ja nienawidzę, nie lubię ogólniać. Ale zaistniała sytuacja, w której uogólnienie będzie bardziej niż, niż kiedykolwiek przydatne. Wszyscy chcemy spokoju, pokoju nad głowami. Każdy z nas, w tej liczbie ja, w sieciach społecznościowych, wzywa do przyjaźni i miłości, repostując uściski, dłoni Ukrainy i Rosji. Dzisiaj pojechałam po zakupy z moją ciocią i otrzymałyśmy wiadomości, od nauczycieli ze szkół i przedszkół, abyśmy pilnie zabrali stamtąd dzieci, bo docierają informacje o zaplanowanych teraktach. Ale jesteśmy przyzwyczajeni do tego, bo prawie co miesiąc coś takiego się wydarza. Piszą wiadomości i my szybko jedziemy do przedszkoli, do szkół i zabieramy nasze dzieci. Naprawdę, ja bardzo chcę wierzyć. W refleksji analityków, którzy twierdzą, że to nie jest, zupełnie nie jest początek, to będzie koniec wydarzeń, które trwają ponad 8 lat na Ukrainie. Bardzo proszę, aby nie wierzyć we wszystko, co czytacie w mediach, bo kłamią ze wszystkich stron. Teraz jest bardzo silna propaganda, i ja to, oczu, to, ja to czuję, bo ja czytam wiadomości i ze strony Ukrainy, i ze strony Rosji, i ze strony Polski, i ja widzę, że kłamstwa oczywiste. I my z wami bardzo dobrze wiemy, dlaczego to się robi, bo głównym zadaniem jest budzenie wzajemnej nienawiści wśród ludzi. I ta kampania jest sprzeczna z tym, co robię od dwóch lat na tym kanale. A teraz będzie bardzo ważna informacja i taka pilna. Obecnie prawie cały czas jestem online, i dzisiaj dostałam kilka wiadomości od Polaków. Wiadomości dotyczą Polaków, którzy przebywają na terytorium Powyspa Krymskiego i z nimi nie mogą skontaktować się krewni. Jeżeli. Potrzebujecie pomocy, to proszę skontaktować się ze mną, bo właśnie też skontaktuję się z, ze społeczeństwem Polaków na Krymie. Ja pomogę z noclegiem, z jedzeniem i z tym, z czym mogę pomóc, ja pomogę. I chciałabym podziękować tym osobom, którzy zapraszają mnie i moją rodzinę do siebie, do Polski do innych krajów. Jestem bardzo wdzięczna. Ale od razu powiem, że to jest niemożliwe z mojej strony, bo jestem tam, gdzie jest moja rodzina. Moja rodzina, ona nigdy nie zostawi swojego domu. Właśnie jeszcze mamy psów, mamy, mamy zwierząt. Kiedy mieszkałam w Polsce, ja poczułam, jak brakuje mnie mamy, taty, braci obok. I dlatego jestem tu z nimi. Nawet teraz przeprowadziłam się, bo mieszkałam Według mnie zbyt daleko. Ja chcę widzieć ich codziennie, ja chcę z nimi rozmawiać tak, nie przez Skype, przez Viber, WhatsApp, przez telefon, a tak, naturalnie. I jeszcze jedno: ja nigdy, nigdy nie kasuję wiadomości, czyli komentarzy. Po prostu szkoda na to czasu. Jeżeli obrażacie mnie, ja nawet pozwalam to robić, jakby to dziwnie nie brzmiało. Piszecie do mnie: Nie mów teraz po polsku. Nie chcemy, żebyś mówiła po polsku. To też mnie nie obraża, bo ja wierzę, że jutro, jutro, może za tydzień, za miesiąc, zmienicie to zdanie. Nie obrażam się zupełnie, ale jeśli ja widzę, że ktoś obraża kogoś, między sobą też często to bywa to ja po prostu blokuję osobę i na tym koniec temat jest zamknięty. Ale przypuszczam, że mogliście mnie obrażać w komentarzach i Wasz komentarz trafił do rozdziału do sprawdzania. Teraz Wam pokażę jak on wygląda, mam tam Wiele wiadomości, i niestety nie zawsze mam czas to wszystko przeczytać, a po prostu najczęściej zapominam tam wchodzić. I tak działa YouTube. Bo warto pamiętać, że każdy komentarz oprócz mnie jeszcze może przeczytać każdy, kto ogląda mój filmik. I każda osoba ma prawo, ona może nacisnąć na taki znaczek. I zgłosić, jak na przykład szerzenie nienawiści i tym podobne. 8 sekund temu otrzymałam komentarz, i dziękuję bardzo, bo to jest to, o czym ja ch chciałam Wam powiedzieć. Rozciąganie odpowiedzialności za działalność reżimu na cały naród jest co najmniej niesprawiedliwe. Śledzę blok Katiuszy już kilka lat i uważam, że wszystkie obrażające ją wpisy są niesprawiedliwe, żeby nie powiedzieć, chamskie. Ja chciałam. Być słuszana. Wiem, że jesteście rozsądni. Nie będziemy ukrywać, że wszyscy są rozsądni. Nie, wszyscy nie mogą być rozsądni, ale większość tak. Jestem dumna z takich osób jak Konrad, który napisał ten komentarz. Co do moich odcinków. jestem pozytywną osobą. Ja bardzo lubię dzielić się. Dobrem z Wami, z oglądającymi. Ja lubię uśmiechać się, też wiecie o tym i widzicie to. I na razie ja czuję, że to jest niestosowne. I chciałabym pojawić się wtedy, kiedy my wszyscy będziemy się uśmiechać. Papa. Pa.